Cześć! Dzisiaj taka kolejna ciekawostka przy okazji naprawy Radmora 5102. Radmor, który obiecałem naprawić przed końcem wakacji, niestety nie udało się. Okazuje się, że ilość pracy jest dużo, dużo większa niż można się było spodziewać, a oprócz tego trzeba było jeszcze parę patentów wymyślić. Za chwilę do tego Radmora pod koniec tego odcinka wrócimy. To taka będzie informacja dla właściciela i pewnego rodzaju wytłumaczenie, dlaczego jeszcze nie jest skończone, aczkolwiek w tej chwili już go składam i będzie strojenie regulacje, więc już mam nadzieję, że kwestia dnia będzie złożony, wyregulowany, no i jeszcze kwestia strojenia dzień 2, plus jeszcze testy kilka dni i wreszcie temat zostanie. Zamknięty. Czyli myślę, że w przeciągu tygodnia, półtora maksymalnie wreszcie Radmur wróci do właściciela. Słuchajcie, co ciekawego spotkałem w tym egzemplarzu, a czego jeszcze do tej pory nie widziałem. Być może Wy już to żeście widzieli, natomiast dla mnie jest to coś nowego. Zobaczcie. Chodzi o tak zwane zwykłe żarówki. Wybaczcie, ręce mam delikatnie brudne. Tego kurczę nie będzie pewnie za bardzo widać, niestety. Te żarówki są bardzo ciekawie wykonane i jest tak jakby bańka w bańce, czyli tak jakby w rurce szklanej jest jeszcze druga żarówka. Zobaczcie, najciekawsze, że w ogóle ona nie ma żadnych oznaczeń, ani napięcia, ani prądu z żadnej ze stron. Ja przyznam szczerze, nie pamiętam, czy w ogóle ten egzemplarz był włączany, ale chyba był włączany. Eee, tak wygląda żarówka, którą współcześnie można bez problemu, oczywiście, na Allegro kupić. Mamy napisane 6,3 V, 250 mA. I ta żarówka, nie wiem, czy uda mi się tak pokazać obydwie jednocześnie. Postaram się. Może nawet jakaś tam gdzieś ostrość się zgubi. No, wygląda na to, że ta żarówka oryginalna, która tu była włożona, wydaje się być trochę bardziej skomplikowana, jeśli można tak powiedzieć, i być może będzie lepiej świecić. Co dalej? Sprawdzimy sobie, ja to mówię, rezystancję włókna na zimno jednego typu i drugiego typu. Powiedzmy, że około 2,5 ohma mają te oryginalne, a te kupione, no trochę więcej. Powiedzmy, że 2,8, koło 3 ohmów. Oczywiście rezystancja się zmienia, dlatego że przypływające, podane napięcie na styki żarówki. Powodują przepływ prądu, przepływ prądu, mimo że żarówka pewnie nie widać, że się świeci, to jednak w jakimś tam stopniu yy, to włókno pewnie bardzo minimalnie zaczyna się żarzyć. Ale nie ma co teoretyzować. Słuchajcie, generalnie zasadniczo, jeśli chodzi o żarówki, to jest pewnego rodzaju problem. Oczywiście w dzisiejszych czasach jest, yy, przynajmniej mi, trochę łatwiej kupić żarówki niż było to lat temu naście. O dziwo, natomiast problem żarówek, które są obecnie produkowane, to jest po pierwsze ich jakość, żywotność, a po drugie parametry. Bardzo często zdarza się tak, że niestety, ale parametry nie odpowiadają temu, co jest napisane na cokolwiek żarówki. Jak to ma się do naszych sprzętów, które naprawiamy, które reanimujemy. I tu nie chodzi tylko o Radmory, tylko ogólnie szeroko pojętą elektro elektronikę tak zwane Audio Vintage, tak bym to nazwał. Żarówka, która będzie miała inne parametry rzeczywiste od tych, które my sobie założyliśmy podczas kupna, może się zachowywać na kilka sposobów. Po pierwsze jeśli na przykład będzie ciągnęła więcej prądu, będzie się bardziej grzać, będzie oczywiście jaśniejsza, zbyt duży prąd przepływający przez żarówkę może doprowadzić do tego, że będą się wytapiały plastiki czy elementy obudów, w których te żarówki są zainstalowane. Dwa, ilość światła też, wbrew pozorom, ma zasadnicze znaczenie dlatego że nie zawsze zależy na tym, żeby żarówka świeciła jak wściekła i czasami albo wręcz nawet często okazuje się, że jeśli na przykład jest kilka żarówek w danym sprzęcie, stare żarówki raz że ze starości, dwa, że z innych powodów właśnie napięciowych i prądowych i świetlnych będą trochę inne i jeszcze barwa oczywiście dochodzi do tego będą miały inne parametry w związku z czym może się okazać, że nierówno będą podświetlane wskaźniki. I teraz szczególnie radzę uważać wszystkim tym z was przy zakupie żarówek, jeśli są wskaźniki w radmorach, teraz wrócimy z powrotem do radmora, jeśli wskaźniki są te, gdzie z boku jest wkładana żarówka, czyli tak zwane polskie, już nie pamiętam czy z tego boku czy z tego boku, nie ma to znaczenia. I tu naprawdę trzeba bardzo mocno uważać i mierzyć te żarówki, bo może się okazać, że po pierwsze, napięcie w sieci u was w domu jest trochę wyższe niż było kiedyś. Czyli kiedyś przypominam, że było 220, teraz jest 230. Co ma bezpośrednio przełożenie na napięcie, które pojawi się na stykach żarówki. One się będą mocniej, będzie większe napięcie na ich stykach. No, i będzie więcej światła i więcej ciepła, i bardzo mocno należy uważać, właśnie na żarówki zakupowane gdzieś tam, tak zwane polskie, i znaczy polskie, polskie to one nie są do polskich wskaźników. I w związku z czym proponuję zawsze każdemu z Was zrobić sobie taki test, jak zachowuje się żarówka, czyli ile prądu ciągnie. Tak więc e, sprawdźmy sobie te żarówki, które były tutaj zainstalowane i zobaczmy jak one działają. E, zakładamy, że żarówki są na 6,30 V e, ograniczenie prądowe na 04 a ustawiłem. E, dobra, włączmy zasilacz i patrzmy 0248 katalogowo. Oj. Wow, yeah

Że mam nadzieję, że mi na niczym nie stoi. Wygląda na to, że te żarówki całkiem są świeże i przepalone. A i tutaj również pobór prądu jest podobny. Zmierzmy sobie dla ciekawości żarówki, które ja kupiłem współcześnie. Powiedzmy losowo wybrane dwie sztuki, żeby nie. Przedłużać filmów? O, 251. Na razie jest nieźle. Przyznam szczerze, nigdy tego nie testowałem, akurat w przypadku tych dwóch 260. Czyli widzimy, że też nie jest źle, jeśli chodzi o te żarówki kupowane. Współcześnie te żarówki oczywiście oryginalne zostaną, bo wydaje mi się, że mogą być lepszej jakości niż, niż te, które ewentualnie bym wymienił. I tak na szybko dla właściciela, czyli koniec, koniec tej części, takiej dla. Dla wszystkich, a teraz kilka słów do właściciela tego egzemplarza. E, oczywiście, potencjometry już są skończone. Nawet o dziwo udało się nie, nie zniszczyć tych, tych nitów. E, tak więc udało się je zregenerować. Wyszły całkiem nieźle. I przejdźmy tak do krótkiego. Podsumowania. Słuchajcie, Radmor, który miał działać, jeszcze zostało kołki wyczyścić. Tutaj na torze FM, ale już naprawdę jestem bardzo blisko sukcesu. I wydawałoby się, że kolejny egzemplarz, który trafił do mnie i być może wcale nie będzie dużo pracy, to tak na szybko. Tranzystory, tak jak pokazywałem wam w jednym z odcinków, w dwóch kanałach były różne. W jednej były dobre Toshiby. W drugim były, tu właśnie jeden z widzów się odezwał i powiedział, że to są tungsteny, czy tam tungsra, nie, tungsramy, przepraszam. Natomiast no, nie nosiły one żadnych oznaczeń producenta. Ciekawostka, czy ta firma produkowała w dwóch wersjach tranzystory z oznaczeniami i bez, i czy te bez oznaczeń były gorszej jakości, nieważne. Nie było radiatorów, w jednym kanale tranzystory były w ogóle, jak to się mówi, nie od parady, więc teraz udało się zdobyć radiatory, oczywiście te radiatory są symetrycznie, każdy tranzystor w swoim odpowiedniku ma taki sam radiator, tu zostały dwa oryginalne, te są trochę większe, takie tutaj dałem, niczemu to nie przeszkadza, zakup wszystkich takich samych Radiatorów to byłby znowu koszt kilkudziesięciu złotych, a według mnie nie ma sensu, nie ma sensu, też Bóg wie, jak dopłacać. W płytkach końcówek mocy w jednym kanale był rezystor spalony, już został wymieniony. Wszystkie potencjometry już są w tej chwili w położeniu środkowym oczywiście potencjometry zregenerowane. Właściciel prosił o dołożenie opóźnionego załączania kolumn. Wymyśliłem to w ten sposób. To jest to. Opóźnione załączanie kolumn, które zakupiłem na AliExpressie, jeszcze go nie testowałem. Taka też kolejna głupia rzecz, wypalone było jedno gniazdo bezpieczników. Trzeba było poza tym, że wymieniłem wszystkie gniazda bezpieczników, to oczywiście to wyczyścić, wyskrobać. No i to się tak wydaje: tu 5 minut, tu 5 minut, tu 15, tu 20, i ten czas nieobłagania leci. Jest to jeden z egzemplarzy, na którym znowu e, najwięcej czasu musiałem e, poświęcić, bo takich rzeczy, które tutaj e, e, wydawałoby się są drobnymi, no niestety w rezultacie okazuje się, że to wszystko jest bardzo, bardzo czasochłonne. E, pokazywałem wam w jednym z odcinków o isostatach, e, perypetie z tym e, isostatem, e, isostat tak jak widzicie, pamiętacie, rozpadł mi się w rękach. E, z kolei, podczas weryfikacji włącznika zasilania, tak jak widzieliście, robiłem też test włącznika. Niestety, w momencie, kiedy przewody dolutowane były ruszane, ta rezystancja się zmieniła. Zmieniała, nie mogę tego tak zostawić, więc też trzeba było to poprawić. I jeszcze czeka mnie tor radiowy do zrobienia, natomiast już w tym momencie, za chwilę, biorę się za uzbrojenie wszystkiego. Uruchomimy go, albo raczej jego uruchomię. Zrobimy pomiar napięć zasilania, sprawdzimy zasilacza. Zobaczymy stabilizację, jaką stabilizuje. No i po kolei, blok po bloku, będę uruchamiał jeszcze zasilanie do naszego opóźnionego załączania. Kolumn jest jeszcze nie podłączone, reszta już przewody są poprowadzone. Tak jak widzicie. Dobrej jakości przewodem z miedzi beztlenowej, więc myślę, że tutaj będzie fajnie. Eee, oczywiście, przy weryfikacji płytek końcówki mocy, a ja zawsze te płytki tak nazywam, okazało się, że tranzystory, które były zainstalowane, miały bardzo różne wzmocnienie. No, oczywiście, też nie mogłem tego tak zostawić, trzeba było dobrać pary. O, trzeba popodnosić wszystkie kondensatory, ale to już szczegół, później się to zrobię. Także e, wydawałoby się, że no, no cóż to, to takiego jest e, spektakularnego i długiego do zrobienia, ale tak jak powiedziałem, podobierać tranzystory te wszystkie w pary, e, podobierać te tranzystory w pary, e, rezystory w obydwu kanałach, w kanałach wymienić, e, tranzystory na końcówkach mocy też podobierać w pary, Dostał właściciel, albo raczej zainstalowałem mu bardzo dobrej jakości tranzystory KD502, które są sparowane w ramach jednego kanału. Więc myślę, że będzie to w miarę sensowniej równo działało. Tutaj z tym isostatem też był jakiś problem. Już w tej chwili nie pamiętam. Trzeba go było wylutować, oczywiście wyczyścić i tak dalej. No i to są takie, takie, mówię, takie drobne rzeczy, gdzie naprawdę, jeśli chodzi o czasochłonność, to wyjątkowo. Dużo czasu musiałem już poświęcić nad tym egzemplarzem, natomiast już jakby wszystko idzie dalej. Oczywiście jeszcze nie był uruchamiany, więc standardowo, jak to mam w zwyczaju, zanim uruchomię odbiornik, jeszcze będę porównywał każdy kondensator, który wymieniłem z odbiornikiem, który już działa jakiś czas, żeby się nie okazało, że zrobiłem jakiś czeski błąd i któryś kondensator został odwrotnie wlutowany. Jak zwykle, oczywiście tranzystory też w zasilaczu zostaną zmierzone, czy nie ma nigdzie przebicia. To, co zawsze Wam mówiłem: tranzystory od prądu spoczynkowego również zostaną, one już były tak naprawdę sprawdzone, czy między, między ich nogami nie ma gdzieś, czyli podkładka, mówiąc krótko, termoprzewodząca nie dostała gdzieś tam przybicia, bądź ja przy dokręcaniu za mocno nie skręciłem i po prostu podkładka została zmiażdżona, zniszczona. Więc to są takie rzeczy, które przed uruchomieniem ja zawsze robię. Za chwilę biorę się za czyszczenie wskaźników, uruchamiam wskaźniki i sprzęt będzie na raty uruchamiany, czyli najpierw uruchomię tor audio. Zmierzymy sobie, najpierw uruchomię zasilacz, potem uruchomię tor audio, potem zostaną sprawdzone jeszcze raz napięcia zasilacza wyregulowane, potem będzie prąd spoczynkowy ustawiony, jak już prąd spoczynkowy będzie ustawiony, zostaną ustawione wskaźniki i potem dopiero przejdziemy do toru FM i zaczniemy od programatora. Na razie... W ramach eksperymentu postarałem się zachować oryginalne potencjometry, czyli stroiki, z kilku powodów, pierwsza rzecz to, chcę sprawdzić, czy te, które były tu zainstalowane po wymyciu dokładnym właśnie ultradźwiękowe, jak to niektórzy piszą, że stroiki, oczywiście odnoszę się do kilku handlarzy z Allegro gdzie mniej więcej opis brzmi tak. Stroiki zostały wymyte, wyczyszczone, nasmarowane, działają perfekcyjnie, nie przeskakują, nie są nerwowe. No powiem wam szczerze, myłem czyściłem wielokrotnie różnymi specyfikami, kilkudziesięcioma i jeszcze nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby wszystkie stroiki oryginalne działały dokładnie w tak opisany sposób, czyli że po tylko myciu i czyszczeniu działają perfekcyjnie, nie przeskakują, nie są nerwowe. Eee, więc e, po raz kolejny robię taką próbę, tym razem przy użyciu łaźni ultradźwiękowej. One nie były wylutowywane, żeby nie niszczyć ich, e, nie, żeby nie powodować naprężeń. E, czyli tak jak z fabryki wyszło, zobaczymy, a nóż widelec może się okazać, że to ja robiłem przez wiele lat. Błąd polegający na tym, że wylutowywałem te stroiki i przez to gdzieś tam jakieś naprężenia powodowałem i może dlatego jakoś mi te stroiki nigdy nie działają tak idealnie, jak ja jestem przyzwyczajony do działania tego typu stroików w sprzętach tak zwanych zachodnich. Ja porównuję zawsze do, jak to się mówi, lepszych, czyli do sprzętów zachodnich. Także mmm, tyle Tytułem wyjaśnienia, uwierzcie mi, że nawet nieszczęsne potencjometry ostatnio dały mi się weznaki bardzo mocno. Dlatego, że okazuje się, że zapomniałem o tym, żeby przy wierceniu w aluminium ustawić większe obroty wiertarki i złamałem dwa wiertła. Byłem pewien, że po prostu za mocno, za szybko dociskałem do, do ośki. Mimo, że były centralnie wiercone, centrycznie, to jednak złamałem dwie, dwa wiertła, czyli dwa wiertła poszły out, plus jeszcze dwie ośki, niestety, poszły out, więc trzeba było poświęcić inne stare potencjometry, żeby odzyskać z nich osi, osie. I niestety ca do. Powoli dorastam do tego, żeby jednak zakupić tokarkę, nawet już od dwóch miesięcy poszukuję gdzieś tam na Allegro Eliksie i sprzedajemy PL tokarki używanej. Alternatywa jest taka, że można zakupić Chińczyka małą tokareczkę tak zwaną biurkową za jakieś tam 2-3 tysiące, znaczy bliżej 3 tysięcy, albo rzeczywiście jakąś tam typu naszą chyba TSA 16 jeszcze, jeśli dobrze pamiętam. Na pewno 16, też w podobnych pieniądzach, niemniej jednak Trochę droga inwestycja, jeśli chodzi o e, naprawę i regenerację tylko i wyłącznie potencjometrów, chociaż wiadomo, że posiadanie tokarki jednak otwiera trochę szersze perspektywy, e, jeśli chodzi o usługi, które mógłbym ewentualnie oferować moim klientom. Ok, dobra, więc miał być krótki odcinek o żarówkach, wyszło jak zwykle. Mm, niebawem Pojawi się podsumowanie tego egzemplarza. Także kończąc temat o żarówkach, musimy albo musicie baczną uwagę zwracać, żeby rzeczywiście no, nie potopić żadnych plastików, obudów, rozpraszaczy, dyfuzorów, jak zwał, wskaźników. Jak zwał, tak zwał, bo skutki mogą być opłakane. Niestety, jeśli chodzi o rzetelność sprzedawanych dzisiaj podzespołów i nie tylko, to z tym jest coraz gorzej. I tym mało optymistycznym akcentem żegnam się z Wami do kolejnego odcinka, cześć, trzymajcie się.